Siemanko, to ja jestem Zenek, to jest kolejny odcinek Age of Wonders 3, jest tu raz 145. No i zaczynamy. W sumie w ostatnim odcinku nasz przeciwnik, Grelka Zielony Szpon, spaliła, czy też w sumie jej miasta się zbuntowały. Chyba ona spaliła te miasta po to, żebym ich nie zdobył. Nie wiem, czy to było mądre, ale no po prostu tak zrobiła. Dobra. Ostatnio powygrywałem jakieś sobie śmieszne takie pojedyncze bitwy z jakimiś tam bohaterami Grelki, którzy tam jej zostali. Więc myślę, że rusza do przodu po prostu ostro i tyle. Puścimy tą całą ekipę tutaj. Tu w sumie mam też jakieś ogary. Co z tymi ogarami tworzyć? Posłać ich tu. Teraz tak, co ta ekipa będzie tworzyła tych szamanów? To jest pytanie. Za 100 punktów. Jak chcę ich atakować, to będzie dość trudne do zrobienia na pewno. Kilka jednostek chcę dołączyć. Ej, no to wypas. Ile oni chcą? Za mało złota. 500 hajsów chcą, Mario Sirius. Odrzucić. A ci co, chcą też hajs jakiś? Walcz, odrzuć. No nie wiem, co oni tutaj knują tak naprawdę. Drużyna niezależna, super. Pytanie, czy ta drużyna niezależna będzie chciała podbić moje miasto za chwilę. Jak sobie odjadę stąd. Teraz tak, tutaj co ja mogę zrobić? Walczyć z nimi czy nie? No w sumie to będzie dość kurczy ten. Upierdliwe, bo ci goście są dość dobrze. Powiedzmy, że coś takiego. Czterech szamanów i jeden rycerz. No dobra, zaatakuję sobie. Na zabawę. Najwyżej tam wtopię parę jednostek, chociaż wątpię, żeby wtopił. Będzie po prostu test całkiem niezły. No chociaż no mówię, no. Ta ekipa szamanów jest całkiem niezła. 4 damage'u. 4 damage'u. 2 damage'u konnicy i jakaś konnica się przykulała. Onki donki. Co ja tutaj mogę zadziałać? Zaklęcia jakieś fajne mam. O Boże, ten tu ma tych broni trochę. Rzut strzałką. Zabawny. Rzut strzałką, Mario, serio? Po prostu? Dobra, weźmy to. Co tu najwięcej damage'u zapodaje? Powiedzmy, że elektryczne, bo to mi się wydaje najciekawsze. 10, no nice. Dobra, wziął sobie awansowo, teraz moja ekipa szturmowców zapoda taki damage. Plus elektryczne jeszcze? Wow, to skąd? 13, 19, a ci mają 14. Ło, to grubo. Ciśniemy szturmowcami w takim razie. Wszystko wykończy koszmar. Kolejny koszmar. Chyba się pospieszyłem. Dobra, takie coś i powiedzmy, że postrzelamy tutaj przez jakieś kurna śmieszne głazy. Więc tak. Tych gości tu i heja. Teraz tak, tych gości tu i heja. No i to by było tyle. Puścimy sobie wszystko do przodu. I tak, to jest sama konnica. Tutaj w sumie jest konnica przeciwnika mojego, więc jak to będzie wyglądać? Dobra. Uciśnijmy tych gości najpierw. Okej. Dobra, to by było na tyle. Teraz tak, tych gości tutaj posiadamy. Bingo. Ogarki jeszcze. Bingo. Coś jeszcze? Do zrobienia jest? Zaklęcie jakieś? Nie ma punktów rzucania. Dobra, tekstura. Onki donki, puśćmy koszmara, powiedzmy tutaj. Odpalmy tą jego kosmiczną umiejętność. Coś takiego. Miodzio. Pytanie, co ten może zrobić? No, tutaj będzie troszkę mnie to bolało, powiedzmy. Przejdźmy tymi gośćmi tu. Ogary też można wycofać. No i teraz tak, dostanie jakiś damage moja jednostka? Nie. Pacniemy.
to było na tyle. LOL. Są jakieś straty, no to są jakieś pewne obrażenia, powiedzmy. Okej. W sumie co tu zostało? Od czterech szamanów. Można ich wykończyć też. Tych tu. To tu. I heja. Walczymy. Nie chcą dołączyć, to zginą. O Jezus Maria. Bang, 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 bang. Dobra, co teraz? Puśćmy koszmar. Jak to będzie wyglądało? Jodzio. Odpalimy salwę. Porażenie. Teraz to. Tutaj heja. 23, no niezłe obrażenia, nie powiem. Tak, ten ziom to. To i. Niech pacnie elektryczny jakiś damage. O, szału nie ma. Że tak powiem. Szturmowcy i heja. No, Boże, przeżył gościu jeszcze, nie wierzę. Teraz tak, konnica, miodziu. Kolejna konnica, heja. Oni mają bonus szarży, więc... O, już goście nie żyją, to fajnie. Jak konnica przemieści się więcej niż przez 4 pola, to dostaje bonus plus bodajże 3 albo 4 do ataku za szarżę, więc to jest całkiem spoko umiejętność. Ale nie potrafi się wspinać po murach, a... Goście pod tytułem szturmowcy potrafią. Dobra, skąd go tu ostrzelać? Ostrzelam go? Nie, raczej nie. 10. 9 punktów życia mu zostało, świetnie. Dobra, coś jeszcze? Chyba nie ma sensu tu więcej przemieszczać. O, jaki damage na klatę. Tego to trochę oklepało, nie powiem. 10 punktów życia mu zostało. Dobra, to niech spada. Z koszmary sobie nie zaatakują swoją umiejętnością, o Boże. To było dobre. No i GG w sumie. A tak się na początku bałem tych gości, bo oni byli naprawdę silni na początku gry. Ci szamani, a teraz to po prostu jakieś mięso armatnie. Dobra, pokulajmy się tutaj, tym gościem tutaj, trebusze już sobie nie pojadą nigdzie. 5 punktów, co tu zrobić? Energia statyczna jakaś, na razie podziękuję. Szturmowiec, szturmowca chyba wysłałem, no to wygląda. Ta, dobra. Tutaj jakiś festiwal. I tak dalej. Jak wygląda produkcja? No, powiedzmy, że tutaj nic nie produkują. Tutaj też nic nie produkują. No to miodziu. Czy ten gościu może się przemieścić gdzieś? Nie może. Dobra, następna tura. Może osadnika w końcu to miasto zmontowało. Jesus, nie wierzę. Tak, weźmy tego swojego osadnika. I się nim pokulajmy tutaj. Naszego szturmowca tutaj. Co tutaj zbudować? Wielki pałac. Tak jest. Tutaj damy brzytwołucznika kolejnego. Niech będzie 6. Rycerz. No i dobra, nie będzie rycerz. To tak, to jest... Tu już zmieniałem coś. Pamiętam. Przełom w badaniach, miodzio. Pałac, to może być. Szturmowiec kolejny, oh my god. Co ja mam z nimi robić, Chryste? Puśćmy go tu. Tych gości tu. I teraz tak, tutaj co mam? Tych gości. Tu mam łuczników, weźmy tych łuczników sobie tutaj. Czy też strzelców w sumie. Tych gości do ogarów. Ekipa strzelców tu, tych tu. Tych można puścić na jakiś zwiad. Co tu się dzieje ciekawego w ogóle? What the hell is this?
Teraz tak, ile tym zajmie leczenie się? Pewnie trochę im to zajmie. Przerzucimy ich tu. Niech się leczą. Jakieś tam obrażenia dostali w poprzedniej walce. What the hell? Czemu te trybusze są oklepane? Boże, trybusze dostały, no nie wierzę. Z jakiej paki? Miasto dołączyło, to miodzio. W takim razie magazyn, ulepsz bohatera. Wow, 10 punktów, to nieźle. Pływanie, to mi się przyda. Leczenie, ochrona przed trucizną. Co tu dodać? Coś fajnego. Siła ataków dystansowych, 1. Obrona, 1. Winorość zemsty. Ożywienie. Jest zaklęcia. Leczenie zarazy. Czy ja to chcę? Jednostki, wszystkie osłabienia. Wywołane przez zarazę. Druidyzm. No niech będzie druidyzm. Większa ilość punktów rzucania zaklęć plus siła ataków dystansowych. Mam 3. Niech będzie to obrona, siła ataków wręcz. No nie. Dobra, styknie. Okej, to jedziemy. Co tu się dzieje, Boże? Czemu moje trebusze dostały damage, Chryste? Dobra, coś jeszcze mogę z sobą wziąć? Mam tu łuczników jakieś, tu też mam kolejnych łuczników. Pokulajmy się tym wszystkim prawie. A cholera, jak mam te jednostki tutaj się nimi kisić, że tak powiem. Ci się muszą leczyć. Dobra. Tych tutaj, tych do miasta. Tą ekipę gdzie wyślemy? Tutaj ich wyślemy. Tą ekipę można wysłać tu. No ci niech sobie tutaj stoją. Jest tak, ten szturmowiec nie ma już punktów ruchu. What the hell? No tak, ci nie muszą nic budować. Dobra, coś jeszcze mogę zrobić ciekawego? Podjechać jeszcze tu. Co to jest? Staw widzenia. O, to może być ciekawe. Miasto zostało splądrowane. Co ja w tym stawie zobaczę? A, tutaj jest chyba ostatni boss. Coś mi się widzi. Co to jest? Kaplica Króla Czarnoksiężnika. Wow, what the hell is this? Ciekawe miejsca na mapie zaczynają się odkrywać powoli. Tak, ja mogę tymi ziomami pójść. No nie, oni się muszą leczyć. Dobra, podjedźmy tu, tu, tu i heja. Teraz tak, w którą stronę tu iść? Tutaj jakoś zawinąć? Te trebusze, czy do czegoś będą mi potrzebne? Co ten tu zobaczę? Oprócz spalonego miasta to niewiele. Jakieś jednostki, Boże, co on tu ma? Galeony. O, niezła energia. Znaczy niezła ilość punktów życia. Taran 22, strzał z balisty 23, salwa płonących strzał 15, miodzio. Czy to są góry, to pewnie nie przejdę tutaj nigdzie, więc trzeba się zawijać w tym kierunku. Można iść sobie tak. Tu można iść tak. Tu można iść tak. Coś czuję, że to będzie już jakieś finałowa potyczka z tym ziomkiem tutaj. Strażnica, ej, no to fajnie. Wkulaliśmy się do strażnicy. Miodzie, co to jest tutaj? Oh my god, wejście do jaskini. Mogą przemieszczać się między powierzchnią a podziemiami. Uuu, to są jakieś podziemia. To może być grubo. Pytanie, co w tych podziemiach jest i czy tam będzie kolejny level, Jesus, do zrobienia? Oh my god, żeby to nie było jakieś ten. Tony, tony, kurczę, kilometrów znowu do przejścia. Dobra. Ci goście coś budują, ci zbudowali tego zasadnika, więc w sumie... Co oni to mogą zbudować? Zbudują tą arenę śmieszną. To w sumie tyle, no. Nextura. Nie ma z tego przedłużać jakoś specjalnie. Goście sobie gdzieś tam pocisną. Jednostki niezależne, dobra. Co teraz? Szpital, powiedzmy.
Tutaj co? Strażnica. Jak będzie strażnica, tutaj powstał chata inżynierów. Jak będzie laboratorium. Szpital. Szturmowiec. Dobra, tych szturmowców to już naprawdę mam. Hordy po prostu. Co z tym gościem robić? Wysłać go tu? Niech ciśnie tutaj jakoś. A co tutaj można wybudować? Faszta to budyńcza, a co? Tutaj, tutaj. Jak będzie szpital. Konnica jakaś jeszcze tu się może gdzieś pokulać. Szturmowiec, what the hell. Dobra, czy ci goście się tu leczą jakoś? Niby tak. Dobra. Tych gości damy tutaj. Staw widzenia. Co ja tu widzę? Wow, 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 tam są jakieś te. Coś mi się pojawiło, pytanie co? To są podziemia, tylko co tutaj jest? O lol, to jest ten ziomek. To jest chyba jego w sumie ten. Jego królestwo, powiedzmy, podziemne. Co on tu ma za ekipę? Samych bohaterów, jakieś chrabąszcze i krukodzioby, totalny krab. Szczerze mówiąc. Jeszcze coś? O Boże. Co to jest w ogóle? Eruptur żywiołu wody, plus 10 many. Jak to zdobędę, to będę miał sporo many, nie powiem. Podziemia, powierzchnia. No i miodziu. Pytanie, co tutaj tworzyć? Pokulajmy się tutaj. Co tutaj jest? Czy to jest grelka? Dzień dobry, to jest grelka. To już jest GG, Boże. Co ona tu ma za ekipę? Jakiegoś kurczę węża, dwóch szturmowców, jakiś bohater jeszcze, Iggy Opryszek. Lol, Iggy Opryszek. No dobra, to pociśnijmy nimi tutaj. Dajmy trebusze tu. Tą ziomalę weźmy tutaj też. No i to tyle chyba. Ostatni atak po prostu. Tych gości damy tutaj. To tutaj. Tych gości tutaj. Tych tutaj. Jeszcze tą ekipę szturmowców można dołączyć tutaj. Okej. Okay. Przemów w badaniach. Super. Tutaj się nic nie ma budować. Tak ma zostać. Teraz tak, no ci niech się leczą, to sobie wyjdziemy do podziemi i spróbujemy zbałamucić tamtego ziomka. To można tutaj jakoś odciąć po prostu od całego świata, że tak powiem nieładnie. No tego miasta to ona chyba nie spali, bo to jest jej ostatnie miasto. No więc dobra, następna tura. Jedzie sobie osadnik, dobra, weźmy jeszcze osadnika przemieścić. Trzeba powiedzmy gdzieś tu, niech się kula. Ten ziom może gdzieś iść. Dobra, co to jeszcze sobie chodziło? Rycerz jeszcze został, Boże. Gdzie nim pokulać? Tutaj. A co tu jest? Ten ziomek, dobra. Są tu jeszcze gdzieś jakieś jednostki? Tu mam tak, ekipę z 6 strzelców. Co ja mam z nimi zrobić? Niech sobie przejdą tutaj. Na takich tyłach to tam nie ma sensu ich trzymać. Się buduje to. Tutaj mamy strzelców. A tu jest jego zamczysko jeszcze. Dobra, zobaczmy co tu się dzieje w takim razie. Dobra. Idziemy na tej kurcze stawie widzenia w takim razie. Armia czeka na moje rozkazy. Gdzie ją posłać tą armię? Tutaj? Niech idą tutaj w takim razie. A tych gości gdzie? Puśćmy ich tutaj. No i dobra, next tura w takim razie. Co tu się dzieje? Ziomek ruszył z tego swojego podziemnego lochu. Niech będzie to. Brzytwo łucznik niech zostanie. Teraz tutaj jakiś hajs. Mogę przyzwać kolejnego koszmarka.
Pytanie, gdzie tego koszmara przezwać? Może tak, weźmy tego ziomka okaleczonego tutaj. Ten tutaj. Tutaj będzie kolejny koszmar. Nie mi chodziło. Czyli jeszcze się muszą trochę wyleczyć i można sobie nimi pokulać gdzieś. Kolejny koszmar. Yo. I teraz tak, czy ja chcę atakować tą ziomalkę tutaj? W sumie, o co to jest za zwierzak? Dzik plagi. Dobra, podkulajmy się. Wow, tutaj trochę jest tego. Myślałem, że ona tu nic nie ma, ale jednak coś ma. Musi ekipę szamanów. No w sumie dwie armie. Czy ja to chcę atakować? Tak, jakieś koszmary. Kolejne koszmary. Kolejne koszmary. Taki atak będzie dobry. Strzelców gościu nie ma, więc tak będzie musiał nimi wychodzić z zamorów. No ma, no nie, no ma strzelców, ma tych szamanów. Jeden mają po 70 punktów zdrowia. Mam 65 punktów przywoływania. No to dużo nie jest. Dobra, to sobie to anulujemy chyba. Przerwij, dobra, tak. I zaatakujemy gościa w następnej turze. To sobie puścimy tutaj. Tych gości. Pozwiedzajmy, co tutaj w ogóle jest. Ogarki tu. I heja. Teraz tych gości wrzućmy do tej strażnicy. Dobra. Ci się leczą. To okej. Można chyba zakończyć turę. Chociaż tych można puścić tutaj jakoś. Nakstura w takim razie. Co tu się dzieje? Tu mam trzech rycerzy. Tu dawać ich tu. Osadnik, może budować miasto? Czy ja chcę tutaj budować to miasto, czy gdzieś indziej? Powiedzmy, że tu i niech buduje. Tutaj może budować. Czemu tutaj nie może budować? Bez sensu. No miodzio. To sobie buduje miasto. Pełen wypas, można zakończyć turę. Co tu się stało? Ten tu szaleje, tutaj sobie pływa jakiś galeon i tak dalej. O Boże, armia została. Zatrute ziemię, what the hell? Czy oni damage tu na klatę dostają? Nie wiem, wygląda na to, że tak. Wyrwę chaosu, pracowałem za to. Co ta wyrwa mi daje? Aura przywoływacza. Co tu opracować? Burzę? A jak będzie ta burza, to bez różnicy. Teraz tak, to zmień. Będzie kaplica. Pałac został zbudowany. Zmieńmy ten pałac na arenę, powiedzmy. Ci goście, co oni tutaj budują? Niech budują dalej. Zatrute ziemię, no. Szału nie ma specjalnie. Dobra, czy to oni się tu w końcu wyleczyli? No to wygląda. Dobra, to ciśniemy nimi w końcu. Tutaj. 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 Tu jeszcze jakaś ekipa strzelców, to niech sobie kampią tutaj goście. Tych dołączymy do tej ekipy, jest dwóch szturmowców plus trzech rycerzy. Dobra, czy ja to chcę atakować? Co on tu ma? Hirosy. Tych gości. Troszkę mi to, kurczę, ten... Dostali po tyłku. Czy tym trebuszami tu wjadę i zaatakuję czterema armiami? Raz, dwa, trzy, cztery. To miodziu. Jedziemy z koks. Walka manualna. Troszkę pewnie będzie mnie to kosztować, bo te jednostki nie mają największej ilości energii.
Ale pocieszające jest to, że gościu nie ma jakiejś mega ilości strzelców. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy odpalić wyrwę chaosu? No to jest po prostu grube zaklęcie. Wyrwa chaosu. Otwiera wyrwę do krainy chaosu i pozwala przejść anomalią do tego świata. Co turę jest przywoływana jednostka, która będzie walczyć po stronie czarodzieja i zadawać 20 obrażeń elektrycznych dwóm, trzem losowym jednostkom wroga i jednostce nieprzyjaciela, jednostkom nieprzyjaciela znajdującym się blisko nich w promieniu jednego pola. Dobra, pytanie, gdzie to można przezwać? Rzuć zaklęcie. Grubo to wygląda. Ho, niezłe. Jaka wyrwa. Pytanie. Urlak uwolniony. Uwolnił wyrwę chaosu. No i miodzio, ale grafika jest świetna, są efekty. Od razu się całe, kurcze, niebo zmieniło wszystko. No po prostu prawdziwa wyrwa chaosu i tyle. Dobra, co on tu ma? Problem w tym, że on ma z tej strony strzelców po tej stronie, po której ja mam swoje trebusze i on tu może mieć zasięg na tych, na te moje trebusze. Kampić sobie? A zobaczymy, co się stanie. Skoro wyrwa chaosu, to niech będzie wyrwa chaosu, Proste, ja gościa pokonam samą tą wyrwą chaosu. O Boże, to jest masakryczne. Co ja dostałem tutaj za ekipę? Węża many dostałem. Ile ma ataku? 5 i 11. Dobra, czy ja mogę nim pocisnąć? Jakoś niespecjalnie. No to następna tura, zobaczymy, co się wydarzy. O Boże. O Jesus, to zaklęcie jest mordujące po prostu. Czemu ten wąż manę nie może atakować? Nie no, ta wyrwa to jest jakaś masakra po prostu. I to jest stałe, permanentne. Myślałem, że to będzie na jakąś jedną turę, czy coś w tym stylu. Dobra, pociśnijmy wężem w takim razie tu. Tutaj mamy co? Ptasi Zephyr, tylko że jest chyba oszołomiony. Tak troszeczkę. No to następna tura. Kolejny stwór. Nie no, podoba mi się ta wyrwa po prostu. Wąż many wziął się z łożu. No, dużo nie zadziałał, ale obrażenia zadawane przez to zaklęcie to i tak jest masakra. Dobra, gdzie jest mój kolejny stwór, który tutaj gdzieś został przyzwany? Co mi to przyzwało? To? O Boże, ogniki, przecież to jest jakaś parodia. Ogniki, dobra, czy ten ziomek się może ruszyć niespecjalnie? To jest tekstura. Oh my god. To zaklęcie po prostu rozwala wszystko. Ja nie muszę w ogóle robić nic z swoją armią. Przyjechałbym tu jednym bohaterem, jeżeli on nie wyszedłby zza murów, to po prostu bym to wygrał. Co mi to przyzwało? Żywiołak lodu. O, grubo. Co to zadaje? 6 fizycznych i 4 mrożące, że tak powiem. Obrażenie, dobra. Ciśnijmy tymi ognikami. Ten jest sparaliżowany dalej. To następna tura. Jezus Maria, to zaklęcie to jest jakaś miazga. Nie muszę nic robić po prostu. Dobra. Wiwerna lodowa. Wiwerna nie ma ruchu, a mam tego ziomka. Niestety on się nie przebije, bo to jest jednostka, kurczę, piesza, więc on niespecjalnie przejdzie przez mury. No a co zrobić? Dobra, next tura. Gdzieś mi tam przyzwało kolejnego stwora. Kolejna wiwerna chyba. O, już się złożyła. Co ten ziom może zrobić? Wow, już uciekł? No nieciekawie. Dobra. Wiwerna sobie lata, więc jest całkiem spoko. Pytanie, ile tym gościom energii jeszcze zostało? No to ładnie. Ta wyrwa ich kontruje konkretnie. O Boże, jakieś ogniki. Are you serious? Urlak uwolniony, po prostu yeah. Wiwerna się złożyła? Gdzie jest moja wiwerna lodowa? Czy ona nic nie może zrobić? Czy ona już wyparowała? Tekstura.
Dobra, Jezus Maria, straszliwe zaklęcie. To tyle, jeżeli chodzi o stwora przyzwanego. To zaklęcie jest przegięte strasznie po prostu. O Boże. Co to gościowi zostało? No niewiele. Honor wojownika się odpalił. Co ja mam? Widmo wojownika. Widmo wojownika niestety jest piesza jednostka też. To oni niewiele tu działają. Next tura. Nie, no takie zaklęcia to mi się podobają. Widmo wojownika, dobra. Puśćmy ich tutaj i next tura. To tyle, jeżeli chodzi o widmo wojownika. Tutaj mam kolejne widmo, ale ono jest ten, nie może się ruszać. To next tura. Dobra. No, tych jednostek gościowi nie zostało dużo. Żywią jak powietrze. Miodzio, teraz wszystkie jednostki sobie przejdą i będą blisko siebie. Więc trochę go to będzie bolało. Siłniki jeszcze. Dobra. Nareszcie mam jakąś jednostkę za murami. Tak, tych nie ruszę. A ten ziom co zginął? No jest. Dobra, to ciśniemy nim. Niezły strzał. Tekstura. To tyle. Po prostu zero strat. Mistrzostwo świata. Grelka w takim razie nie żyje. Co tu mówić? Murale bardzo niskie, nie żyje. No i tyle. Miasto zdobyte. Teraz zostaje po prostu zdobyć mi ostatnie miasto w podziemiach i to będzie chyba GG, jeżeli chodzi o ten let's play. No ale okej. To sobie zrobimy w następnym odcinku. Myślę, że to będzie jeden odcinek albo dwa odcinki GG. No to zaklęcie po prostu jest straszne. Te kurcze blade wyrwa chaosu. Tak jak widać było, wygrało mi samo grę tak naprawdę. Jest mistrzostwem świata. Wyrwa chaosu. 50 many, 50 punktów rzucania. No, co tu dużo mówić. Coś mogę podnieść. Pytanie, co ta grelka miała. O Boże, sam krap jakiś. Dobra, to tak, ciśniemy tą ziomalką tu. Weźmy swojego kurczę mega zaklinacza wszystkiego. Powiedzmy, że tu. Co z tym miastem robić? To są orki. A to można w sumie wchłonąć. Dobra, tego zioma weźmy tutaj. To by było na tyle. W następnym odcinku wkulamy się do podziemi i spróbujemy zaciupać, co to jest? Kryształowe drzewo, fajnie, 20 many, natura. Zaciupać tego ziomka. Izo szczur. No, gościu nie ma tu jakichś mega ekonomii czy coś w tym rodzaju. Mega armii i tak dalej, więc... Problem w tym, że on nie jest za murami, więc z nim trzeba będzie stoczyć normalną walkę. To jest tak ten, paradoksalnie... atakowanie miasta jest łatwiejsze z tym zaklęciem niż walczenie ten, niż walczenie w otwartej... na otwartym przestrzeni, na otwartym terenie. Dobra, weźmy sobie tego szturmowca tutaj dorzućmy. No i tyle. A, tu jest jeszcze jedno miasto, jak zaraz. Tam jakichś szpiegów można posłać. Zobaczmy, co tu się dzieje. Ło, proszę, proszę, co tego on tu nie ma? Jakieś ekipę tutaj ma jakąś. To i to pytanie, jak zabija samego bohatera, to nie będę musiał zdobywać miasta. Cholera wie. Zobaczymy. Weźmy sobie to, ork szturmowiec, ork szturmowiec. Dobra, ja będę kończył, do zobaczenia w następnym odcinku, który możliwe, że będzie już ostatnim odcinkiem z tej serii. Także dzięki wielkie i do zobaczenia.